Film był z najwyższej półki, robiony przez znakomitych specjalistów. Niezwykle skromny, bardzo szlachetny tą skromnością, bardzo oszczędny, taki minimalistyczny i nie mający nic wspólnego z filmem Hasa. Bo to film bardzo specyficzny, duszny i taki właśnie szulcowski, ale w jedyny do tej pory sposób. Także jestem bardzo zadowolona. To była dosyć specyficzna praca, bo jak większość pewnie widzów wie, Adam Sikora jest operatorem i można by się zastanawiać, po co Adamowi Sikorze operator. Więc mi się wydaje, że to był taki pewien rodzaj z jego strony eksperymentu, bym powiedział, żeby sobie tą działkę odpuścić. A dla mnie to było wyzwanie po prostu i też jakieś takie zaproszenie ciekawe do sprawdzenia się. Celem tego filmu było przybliżenie postaci Bruno Schulza, który być może jest już twórcą trochę zapomnianym, już nie jest tak być może rozpoznawalny przez młode pokolenie. Także to była jakby jedna taka z dosyć podstawowych funkcji tego filmu. Druga to była jak próba wyrażenia tego, kim był Bruno Schulz, jakim był artystą, czym zajmował się. Każdy artysta jest troszkę zwariowany i to bardzo pasowało do Schulza. Szukałem później inspiracji głównie w dziennikach Schulza, bo to jest taki bardzo intymny zapis i to jest taki zapis, z którego zaczęła mi powstawać właściwie jakaś osobowość Schulza, jakim on był człowiekiem. I te listy i korespondencja Bruno Schulza stała się podstawą do tej części zdjęć inscenizowanych, bo ten film składa się z takich trzech warstw. Jedna warstwa to są właśnie zapisy tych rozmów, taka stricte dokumentalna. Druga warstwa jest taką filmową inscenizacją. I trzecia warstwa to jest warstwa zdjęć animowanych, bo zasadą języka Bruno Schulza jest nieustanna metamorfoza słowa. Jedno słowo przekształca się w inne słowo i tak animacja jest w stanie jakby wizualnie wyrazić ten charakter języka. Wspólnie z Agatą Tuszyńską, która jest autorką właśnie scenariusza, wybitna znawczyni twórczości Schulza, która jest autorką licznych monografii, które cieszą się ogromnym sukcesem literackim i w Polsce, i w Europie. Także na początku byliśmy w Drohobyczu, w rodzinnym mieście Bruno Schulza. Tam odbyliśmy dwie bardzo ciekawe rozmowy z ludźmi, którzy jeszcze pamiętali Bruno Schulza, byli jego uczniami. To, że był pisarzem, o tym Drohobyczu niemal nikt nie wiedział. Tym bardziej my, uczniowie. W Drohobyczu, kto to taki Schulz? Jakiś tam uczyciel gimnazjalny. Więcej nic. Kilka pozostałych postaci, które w tym filmie są, to mieszkają obecnie w Izraelu. I to z kolei bardzo ciekawe relacje dotyczące śmierci Bruno Schulza. Myślę, że jest to dosyć rzetelny film, który w taki dosyć pełny sposób wyraża bardzo ciekawą postać.